Serdecznie zapraszam do odcinka 44 Playlisty Mroczna Historia pod tytułem Masoni część 13. W poprzednim odcinku 43 opowiedziałem o wpływie Rzymian z XVII wieku na masonerię. W tym odcinku opowiem o wydarzeniach poprzedzających powstanie Wielkiej Loży Londyńskiej. Niezależnie od prawdziwych początków masonerii, pewne jest, że w stuleciu poprzedzającym reorganizację zakonu pod rządami Wielkiej Loży Londyńskiej tajny system łączący ludzi w tej organizacji, oparty na ezoterycznych doktrynach, był przewidziany w planach różokrzyżowców. Czy system masonerii był używany również przez inne grupy ludzi? Wiek XVII obfitował w burzliwe wydarzenia. Luteranie i Kalwini łączyli siły przeciwko papiestwu, a katolicy gromadzili siły przeciwko napierającemu protestantyzmowi. Republikanie spiskowali na korzyść Cromwella, a rojaliści knuli spiski w celu przywrócenia stuartów. Dlatego też tajna organizacja, taka jak masoneria, mogła być wygodnym i skutecznym narzędziem dla wielu rywalizujących ze sobą grup ludzi. Dla wyjaśnienia Oliver Cromwell był politykiem angielskim, główną postacią angielskiej wojny domowej, jak również lordem protektorem Anglii, Szkocji i Irlandii. Po wypowiedzeniu wojny parlamentowi przez króla Karola I Stuarda 22 sierpnia 1642 roku, Cromwell stanął na czele wojsk parlamentarnych. Jednak parlament częściowo wspierał króla, i z tego powodu Cromwell 6 grudnia 1648 roku zmniejszył liczebność parlamentu ze 193 do pięćdziesięciu posłusznych mu osób. Wojna domowa spowodowała biedę i ruinę kraju, niezadowolenie armii i problemy religijne. W 1648 roku rojaliści wywołali powstanie w południowej Walii, które zostało stłumione, ale król uzyskał poparcie Szkotów. Cromwell pokonał wojska szkockie w sierpniu 1648 roku w bitwie pod Preston. Ostatecznie Cromwell powołał Najwyższy Trybunał Sądowy i postawił przed nim króla, którego ogłosił wspólnym wrogiem wszystkich i przyczyną wszelkich nieszczęść kraju. 30 stycznia 1649 roku Karol I Stuart został publicznie ścięty. W ten sposób doszło do likwidacji angielskiej monarchii i ogłoszenie Anglii republiką. Wracając do masonerii. Według niektórych pisarzy masońskich system masonerii stosowany przez różokrzyżowców w ich walce z papiestwem stosowali także jezuici w zupełnie odwrotnym celu. W rękopisach księcia Hesji Opublikowanych przez Lucoutou de Contelet znajdujemy stwierdzenie, że w 1714 roku jezuici używali tajemnic różokrzyżowców. Mirabeau relacjonuje, że jezuici czerpali korzyści z wewnętrznych kłopotów za panowania Karola I w celu uzyskania symboli, alegorii i dywanów masonów różokrzyżowców. Którzy byli jedynie starożytnym zakonem templariuszy, sekretnie odtworzonym. Jezuitom udało się dostosować swój katechizm do instrukcji templariuszy. Masoni kontynentalni twierdzą, że Cromwell, najzagorzalszy przeciwnik Kościoła katolickiego, był wtajemniczony na wysoki stopień masoński i używał tego systemu celu uzyskania władzy. Został jednak wyprzedzony przez niwelatorów, sektę, której nazwa wyraźnie sugeruje na inspirację masońską, posiadającą symbole kwadratu i kompasu. Dla wyjaśnienia, lewelerzy, czyli zrównywacze lub niwelatorzy, byli XVII-wiecznym angielskim ruchem politycznym. Występowali przeciwko przywilejom feudalnym i głosili ideę suwerenności narodu. Początkowo posiadali wpływy w wojsku, ale wkrótce ich przedstawiciele pojawili się w parlamencie. Postulowali powszechność wyborów, jednak praw wyborczych pozbawieni mieli być żebracy i pracownicy najemni. Żądali, Prowadzenia zasad wolności religijnej, która nie miała dotyczyć katolików oskarżanych przez lewelerów o wspieranie tyranii. Wracając do Cromwella, niektórzy twierdzą, że Elias Ashmole, royalista różokrzyżowy, podburzył masonów przeciwko Cromwellowi i pod koniec XVII wieku zakon połączył siły ze stuartami. Jednak wszystkie te twierdzenia są jedynie czystymi spekulacjami i nie mają poparcia w faktach. Różokrzyżowiec Elifas Lewaj zaprzecza oskarżeniu, że jezuici stosowali system różokrzyżowców jako przykrywki dla intryg politycznych. Jednakże książę Hesji, opisujący zaangażowanie jezuitów w tajemnice masońskie, był członkiem zakonu iluminatów w czasie, gdy o nich pisał. Jedno jest pewne, że jezuici w XVII wieku odgrywali rolę intrygantów politycznych. W przypadku Cromwella jedyną okolicznością wskazującą na jego związki z masonami jest powszechnie znana jego przyjaźń z Manasesem ben Izraelem, kolegą rabina templo. Który zaprojektował herb, przyjęty później przez Wielką Lożę. Jeżeli Rzymianie z Amsterdamu byliby źródłem inspiracji dla 17-wiecznych masonów, nie jest wykluczone, że to Cromwell był kanałem, który wykorzystali Rzymianie w celu przeniknięcia do masonerii, w przypadku Stuartów. Nie ulega wątpliwości, że loże masońskie pod koniec XVII wieku były royalistyczne. Jest całkiem prawdopodobne, że kiedy rewolucja z 1688 roku podzieliła royalistów, Jakobici, którzy uciekli do Francji wraz z Jakubem II zabrali ze sobą masonerię. Później z pomocą Francuzów założyli loże. W których promowali sprawy stuartów, używając masońskich rytuałów i symboli. W ten sposób ziemią obiecaną stała się Wielka Brytania. Londyn oznaczał Jerozolimę, a morderstwo Hirama oznaczało egzekucję Karola I. Jednakże masoneria w Anglii nie była już tak przywiązana do spraw stuartów jak za czasów Elayasa Ashmola i stopniowo do 1717 roku stała się Hanowerska. Dla wyjaśnienia, dynastia Hanowerska to dynastia panująca w Wielkiej Brytanii w latach 1714 do 1901. Nazwisko Hanowerska przyjęte przez dynastię bierze swoją nazwę od zamku Windsor, znajdującego się pod Londynem. Pierwszym królem brytyjskim z dynastii hanowerskiej był Jerzy I, elektor hanoweru, wnuk Jakuba I Stuarta w linii żeńskiej. Rok 1717 jest datą rozpoczynającą oficjalną historię obecnego systemu masonerii. Właśnie w tym roku element masonów jako budowniczych czy murarzy zniknął całkowicie i rozpoczęła się spekulacyjna era zakonu reprezentującego interesy średnich i wyższych sfer. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 44, w którym opowiedziałem. O grupach interesów wykorzystujących masonerię w XVII wieku. Serdecznie zapraszam do odcinka 45 pod tytułem Masoni, część 14.